Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmiku. W tym tygodniu strasznie dużo filmików. Ale tak, mając długi weekend, to zasłużyliście na więcej filmików. Dziś, jak widzicie po tytule, to jest mój ulubiony filmik, czyli Czas na herbatę. Skończyły mi się do tego pomysły, więc napiszcie tutaj na dole, jaki temat będziecie chcieli do następnych filmików. Temat dzisiejszego filmika to jest rzecz, o którą się mnie pytali wiele, wiele razy przez te 4 lata na YouTubie, czyli jaką mam pracę, jakie skończyłam studia i tak dalej, więc pomyślałam sobie, że zrobię dla Was taki filmik, że będę odpowiadać tak naprawdę na pytania, które się pojawiły najbardziej właśnie w ciągu tych 4 lat i mam nadzieję, że zrozumiecie, o co chodzi, bo nie jest tak łatwo właśnie opowiadać, co ja robię. Super. Nie powiedziałam. Dzisiejsza herbata to jest ta sama, co widzieliście we vlogu, czyli ta zielona herbata z czarną porzeczką. Ona jest przepyszna. Bez teiny, bo już jest za późno na herbatę z teiną. Więc odstawiam, mam nadzieję, że nie spadnie i zabiorę się do Waszych pytań. Zapisałam je tutaj jak zwykle na iPadzie. Pytania jest tylko 4. To nie oznacza, że będę krótko na nich odpowiedzieć. Mam nadzieję, że tak, ale na pewno tak nie będzie. Więc tak, zaczynamy. Pierwsze pytanie to, jakie studia skończyłaś? Skończyłam studia, które tutaj we Włoszech nazywają się Scienze della Comunicazione. Szukałam to wiele razy przez wiele lat, żeby nawet swojej rodzinie opowiadać, jakie to są studia. I znalazłam tylko takie wytłumaczenie, czyli nauki komunikacyjne. Jak się mówi komunikacja, to nie taki, że transport, tylko po prostu komunikacja międzyludzka. Co się uczyłam, bo tak naprawdę chyba to jest najlepsze rozwiązanie, żeby Wam lepiej powiedzieć po prostu, o czym chodziło. Uczyłam się socjologię, semiologię, która była mój przedmiot, który najbardziej lubiłam, i historię różnych mediów, bo tak naprawdę ja zaczęłam tych studiów, bo chciałam być dziennikarką. Więc u nas nie ma dziennikarstwa jako taki fakultet po prostu, tylko że właśnie jest Scienze della Comunicazione do tego stworzone. I skończyło mnie tutaj w Turynie, czyli nie ruszałam się stąd. Bo tutaj w Turynie mamy jedną z najlepszych właśnie z tych Scienze della Comunicazione. Dobrze, bardzo dobrze. Więc nie musiałam się ruszyć po Włochy. I właśnie nauczyłam się historię różnych mediów, czyli cała historia telewizji, radia, internetu, komputera i internetu, kina, czyli jak były wymyślane, stworzone, jak się technicznie to robi w różnych miejscach świata, i cała historia właśnie najważniejszych programów, to jest zwłaszcza tutaj we Włoszech, na przykład z radia albo z telewizją. I właśnie jeżeli chodzi o kina, to była cała historia kina, różnych autorów i tak dalej. I uczyliśmy się też, jak po prostu być przed telewizorem, jak się tworzy radio, po prostu jak się ma mówić, jak to wszystko działa. Było bardzo fajnie, mi się bardzo podobało. I właśnie uczyliśmy się też trochę marketingu, ekonomii i reklamy.
Jak powiedziałam w jednych poprzednich filmików, to ja reklamę bardzo, bardzo lubię, bo mój tata pracował w reklamie całe życie. Taki, nie to, że stworzył jakieś tak reklamy bardzo znane, a on po prostu się zajmował taką małą część reklamy, która jest tak naprawdę bardzo ważna, bo po prostu spotykamy ją codziennie, bo on się zajmuje, jeszcze raz, napisami takie, które się nakleja na przykład do szyby, czy do różnych miejsc, no wiecie mniej więcej o co chodzi. I właśnie te wszystkie rzeczy to ja jakoś razem łączyłam. I właśnie tej semiologii, której bardzo lubię, która analizuje, jak my odbieramy rzeczy na świecie po prostu, jak je interpretujemy i tak dalej, więc dlaczego to jest motyw, dla którego Wam polecałam Wam bardzo dużo takiego typu filmików po prostu, że, o punktu widzenia, bo ja tego właśnie tematu bardzo lubię. I włączyłam właśnie tą semiologię, tę historię internetu i te wszystkie inne egzaminy, które zrobiłam z tego, z tej branży marketingu, reklamy, łączyłam to razem i z tego wynikała po prostu moja praca. Więc przechodzimy do drugiego pytania, które będzie, mam nadzieję, że nie za trudne na odpowiedzieć. To jest pytanie oczywiście, jaką masz pracę? Czyli jaką mam pracę? Ja jestem social media manager po angielsku i mówi się też tak po włosku. Czyli ja zajmuję się tym, co komunikują, co mówią marki, różne marki na portalach na portalach społecznościowych. Boże, nie umiem tego powiedzieć po polsku. Społecznościowych. Tak? Więc na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Pinterestie, na YouTubie i tak dalej. I zaczęłam to od to, co jest bardzo, bardzo interesujące, może być nudne, ale jest podstawą po prostu tej pracy, czyli byłam community manager, czyli zajmowałam się po prostu odpowiedziami, po prostu odpowiadałam na pytania ludzi na stronach właśnie tych portalach społecznościowych, na Facebooku, które właśnie ludzie zadają różnych marek, które ja się zajmowałam. Przez półtora roku się tym zajęłam, tylko i wyłącznie, i potem tak powolutku zaczęłam się zająć też tym, co trzeba publikować właśnie na Facebooku czy na Twitterze i tak dalej. A teraz się zajmuję tym, co jest trochę przed właśnie tego całego procesu, więc dlaczego mamy czegoś publikować, dlaczego czegoś nie i takie tam. Wiem, że mogłabym gadać o tym bardzo długo, tylko że nie po polsku, więc mam nadzieję, że zrozumiecie, o co chodzi. I tak powolutku zaczynam się zająć się strategią też, czyli jak taktycznie, strategicznie firmy muszą się wymawiać, komunikować właśnie na portalach społecznościowych i przez to właśnie przez to się później ustali, co ma się publikować i potem kiedy, i jak już jest opublikowane, to właśnie się odpisuje na pytania ludzi.
więc mam nadzieję, że zrozumieliście, dlaczego, jaką mam pracę i dlaczego się bardzo często Wam polecam na przykład profile na Instagramie czy takie różne rzeczy, bo jest to jest właśnie tak naprawdę moja praca codzienna i którą bardzo lubię, jest taką moją pasją tak naprawdę, bo właśnie reklama, komunikacja to dla mnie to jest jedno z najlepszych rzeczy na świecie. I co jeszcze? Bo drugie pytanie było, czym się zajmujesz, więc... Znaczy trzecie pytanie było, czym się zajmujesz, więc już mam nadzieję, że mniej więcej odpowiadałam na to pytanie. Mam jeszcze dwa pytania, które żeście mnie zadali w ciągu tych roku, tych lat na YouTubie. Pierwsze pytanie chodzi o studiach i było, ile trwają u Was studia? U nas jest tak, ja skończyłam pierwsze 3 lata nauki komunikacyjne, czyli licencjat i potem miałam jeszcze 2 lata magistra. I jak się robi magistra, to już jest taki bardziej specyficzny. Są bardziej takie specyficzne przedmioty, więcej trochę się studiuje, mniej ludzi chodzi na właśnie takie studia. Moje się nazywały Comunicazione e Culture dei Media, czyli komunikacja i kultura mediów. I właśnie tak, chodzi tak naprawdę o to, że te pierwsze 3 lata to są bazą, a te 2 lata magistra to idzie się bardziej głębiej z tymi tak naprawdę samymi przedmiotami, które się studiowało na pierwsze 3 lata. I tak mniej więcej wyglądają wszystkie studia tutaj we Włoszech, oprócz prawo, które jest 5 lat, medycynę, tak, medycyna, która jest 6 lat, jeżeli się nie mylę, i chyba jeszcze parę inne, bo zmieniają, oni tego zmieniają co 2 lata prawie, więc na pewno już teraz to inaczej wygląda. Nawet moje studia, które skończyłam, tak, magister właśnie, już się kończy i oni to zmieniają, i jeszcze inny magister, inne studia magisterskie robią. Z jednego z tych studiów magisterskich, które ja skończyłam, to oni robią 2, więc już dla mnie za dużo. Ale no tak, no tak to jest u nas. Ostatnie pytanie, które zostało, czyli już 5 chyba. Czyli nie było 4, było 5. 5 to było mi zadano w zeszłym roku, bo stawiłam bardzo dużo vlogów z różnych miejsc Europy, tak naprawdę Włochy i Europy. I często żeście się pytali, dlaczego tak dużo podróżuję, bo zobaczyliście, że jestem sama. Służbowo tak podróżowałam, bo jednym z moich klientów, znaczy z klientów agencji, w której ja pracuję, bo ja pracuję w agencji, można powiedzieć, że reklamowej, tylko że my jesteśmy taką agencją digital, czyli zajmujemy się wszystko tym, co się robi na internecie, od reklamy do stron internetowych, do właśnie stron na portalach społecznościowych i takie różne rzeczy, na aplikacje na telefonie i takie rzeczy, więc my się zajmujemy kreacją tego wszystkiego i żeby to działało tak trzeba. Właśnie jeden z naszych klientów, to po prostu oni robili taki tour
w 4 albo 5 miejsc tutaj we Włoszech. I tylko, że ten klient ma siedzibę w Amsterdamie, a my współpracujemy z jedną inną agencją, która się zajmuje tak naprawdę tym samym co my, tylko że oni są w Londynie, więc w zeszłym roku, jak byłam w Londynie właśnie w listopadzie, to właśnie byłam tam, żeby zrobić taki meeting końcowy roku z tym, jak był ten tour i jak właśnie mijał ten cały rok 2014. I po prostu oni właśnie robili taki tour, a tam ja musiałam robić zdjęcia na Instagramie, czy na Twitterze, czy na Facebooku i tak dalej, i stawiać je na różnych profilach. I tak, no tyle. Tyle. Mam nadzieję, że udało mi się Wam dać trochę więcej do zrozumienia z tym wszystkim, bo jest to naprawdę dla mnie trudne to opowiadać po polsku. Czasem jest mi to trudne też opowiadać po włosku, więc nie przejmujcie się. Ale jeżeli tak chcecie mnie jakoś tak kwadratowo się na mnie patrzeć, to możecie sobie zapisać, że zajmuję się reklamą, marketingiem na portalach społecznościowych, więc to jest chyba podstawa, żeby zrozumieć, o co chodzi ze mną. Nie będę tutaj mówić o szczegóły, nie będę tutaj mówić o jakiej agencji, nie chcę w tym za dużo detali Wam dać, bo po prostu myślę, że w tym kanale chodzi o czymś innym po prostu i chciałam, żeby ten kanał właśnie był o moim życiu, ale poza pracą. Niestety moja praca często mi nie pozwala tak dużo filmików na YouTubie wrzucać, bo po prostu nie mam za dużo czasu, żeby je nakręcić, bo często pracuję do późnego wieczoru, ale mam nadzieję, że to zrozumiecie i tak naprawdę w tym miesiącu to chyba nie możecie narzekać na filmiki, więc kochani, to by było na tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze pytania, to zadajcie tutaj na dole, to postaram się pisemnie na je odpowiedzieć. Jeżeli, jak już mówiłam na początku filmika, jeżeli macie jakieś tematy, o których byście chcieli, żebym ja odpowiadała, to dajcie znać tutaj na dole. I jak zwykle możecie mnie śledzić na Facebooku i na Instagramie i też na Snapchacie. Chodźcie na Snapchacie, bo uczę się tego, więc muszę z kimś porozmawiać po polsku. I co? Nic. Możecie też zobaczyć mojego Tumblrza, mojego bloga na Tumblrze, gdzie stawiam różne zdjęcia o różnych tematach. I tyle. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Ja już się z Wami żegnam. Ściskam, całuję i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!